Od 75 lat strażacy ochotnicy z Kwiecewa służą fachową pomocą w nagłych i niebezpiecznych wypadkach. Mimo upływu lat w Kwiecewie nie brakuje odważnych śmiałków, dla których pomoc potrzebującym i ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Ochotnicy przy okazji swojego jubileuszu otrzymali wyjątkowy prezent – nową strażnicę. Strażacy to są zawsze świetni ludzie, tak? Zawsze się angażują, no po to oni są, żeby pomagać ludziom, ale nie tylko w takich awaryjnych sytuacjach, ale również na co dzień, dzięki czemu mamy tę strażnicę, bo oni się mocno bardzo zaangażowali, za co im oczywiście bardzo dziękujemy. Nowa siedziba OSP w Kwiecewie to przede wszystkim krótszy czas przygotowania strażaków do wyjazdu. Jak natomiast wygląda sytuacja w starej strażnicy? O, to ja zaproszę może do środka i pokażę, gdzie się przebieraliśmy, gdzie trzymaliśmy sprzęt i sami Państwo zobaczą, jaka jest różnica. Różnica jest ogromna. Czas reakcji, nie musimy otwierać bram, bramy otwierają się automatycznie, my tylko wchodzimy, przebieramy się, wyjeżdżamy i wszystko dzieje się samo. Taka strażnica daje bardzo dużo, bo czas wyjazdu skróciła nam o 2 minuty, a wiadomo, że te 2 minuty to czasami jest ludzkie życie. Nowa strażnica rozwiązała problem z garażowaniem samochodów. OSP w Kwiecewie dysponuje bowiem 2 autami, a do tej pory w starej strażnicy było miejsce na tylko jeden z nich. Otrzymaliśmy 2 lata temu 2 wozy bojowe, jeden do Świątek trafił, drugi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie, w związku z czym, żeby nie stały samochody pod chmurką i nie marniały, trzeba było w trybie ekspresowym jakby to realizować. Mamy miejsce na 2 samochody. Na jeszcze jeden jest też miejsce w starej. W nowej mamy zaplecze socjalne, którego do tej pory nie mieliśmy. Mamy też kontener taki, gdzie no, zrobiliśmy sobie kuchnię wspólnymi siłami. No i taką niewielką salę do obrad, do zebrań. Na jubileuszu nie zabrakło przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych z pobliskich miejscowości. To jest jedność całej gminy. Kwiecewo, Świątki, Worławki, Skolity to są 4 jednostki, które działają na terenie gminy Świątki. I dlatego z każdym jednym strażakiem, czy to tego przez naczelnika, przez prezesa utrzymujemy kontakt taki bliski, że co trzeba zadziałać, to my współpracujemy. Podczas uroczystych obchodów przyznano specjalne wyróżnienia dla tych, którzy w Kwiecewskiej Straży służą od lat. Wśród gości pojawili się także przedstawiciele rodzin założycieli OSP w Kwiecewie. Można na nich liczyć, tak. U mnie jak się paliło w sadze w kominie, to w moment przyjechali. Pochwalam Straż w Kwiecewie bardzo. Budowa strażnicy łącznie kosztowała 420 tysięcy złotych. Projekt udało się zrealizować przy rządowym wsparciu z Funduszy Inwestycji Lokalnych. Dzięki współpracy gminy Świątki, sołectwa Kwiecewo, starostwa powiatowego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv